A co to jest? Jak się ta rzeka nazywa? Płynąca po Dolinie Chocholowskiej. Tutaj jest leśniczówka w Tatrzańskim Parku Narodowym, jak widzicie. A tutaj jest miejsce na sprzęt w tej takiej szopie góralskiej, chyba góralskiej. I kręcimy jeszcze raz potoczek. Płynie strumyk, płynie po polskiej krainie. A jak napotka Kraków, pewno go nie minie. O, idziemy sobie dalej. Na mostek wejdziemy jeszcze przez chwilę. Proszę bardzo. No i znowu mam słoneczko. Pogoda zmienną jest. W górach już szczególnie. I idziemy słoneczkiem. Przed chwilą szedłem w kapturze, osłonięty przed deszczem. Teraz już idę tak. Czyli znowu kaptur zdjęty. I można maszerować ze słońcem. Za mną, jak widać, kawałek Doliny Chocholowskiej, który został już w tyle. Przed nami jeszcze do celu, no nie wiem ile. Mój przewodnik tatrzański może tam powie dwa słowa, ile tam zostało, Krzysiu, do celu, do schroniska. No jeszcze, słuchaj, taką bita godzinka, no. Bita godzinka, tak? No. W takim razie pocieszyłeś mnie bardzo, bo my już idziemy bitą godzinkę. Będą ci nogi boleć, to zdejmiesz na wyżej buty i tyle, tak, nie? Szkoda, że, bo wiesz, jak to mówimy, kurtkę mamy, jakąś tam zapasową bluzę mamy, parasol mamy. Buty, no akurat butów zapasowych nie mam, ale nie mam nogi, żeby wykręcić i zmienić, wiesz, zastąpić świeżą częścią. Ale to wiesz, do wody nogi. A, chyba że do wody. Akurat zimna, wiesz, taka temperatura w morzu plus 2-4 stopnie. Oj, to na pewno. To fajnie. Zimna, nie zimna, pięknie to naprawdę wygląda, moi drodzy. No to idziemy dalej, jak cały czas pod górę. To możesz morsować, zobacz, jest gdzie. A, no to tak przy okazji, ja akurat morsem nie jestem, ale jak ktoś z was będzie miał ochotę zanurzyć nogi w tym fajnym potoku. Proszę bardzo.